Umiejętność negocjowania jest jednym z najważniejszych elementów w pracy adwokata. Opanowanie choćby podstawowych umiejętności w tym zakresie bardzo może zmienić Twoje życie i właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj. Negocjujemy częściej niż zdajemy sobie z tego sprawę, bo wiele pozornie niewinnych rozmów w życiu codziennym i zawodowym to też negocjacje. Kluczem do sukcesu w takich sprawach jest dobre przygotowanie. Dlatego z dzisiejszego filmu dowiesz się, jak przygotować się do negocjacji, na czym się skupić, co sobie przemyśleć i co zrobić, żeby Twoje działania zakończyły się sukcesem. Jak to omówimy, to pod koniec filmu dowiesz się jeszcze, jakie są dwa największe błędy w negocjacjach i jak ich uniknąć. Po pierwsze, uświadom sobie, że negocjują ludzie, a nie maszyny. Nieważne, czy to negocjacje biznesowe, czy prywatne, po drugiej stronie jest zawsze żywy człowiek, z jego historią, sposobem myślenia, z oczekiwaniami i celami, do których dąży. Dużo lepiej nam się negocjuje i dużo łatwiej dać się przekonać ludziom, których lubimy. Dlatego dowiedz się jak najwięcej o swoim rozmówcy, wyszukaj elementy, jakie macie wspólne i zastanów się, jak nawiążesz z nim relacje. Bądź sympatyczny i życzliwy, a jeśli zastanawiasz się, jak wzbudzić sympatię u rozmówcy, to koniecznie obejrzyj film, który nagrałam już kiedyś na tym kanale. Link znajdziesz w opisie na dole pod tym filmem. Przed przystąpieniem do negocjacji zastanów się, co tak naprawdę chcesz uzyskać i jaki ma być rezultat, do którego dążysz. Nie myśl zero-jedynkowo, ale przemyśl sobie i ustal, co miałoby być w idealnym przypadku, żebyś uznał negocjacje za sukces, a co jest progiem minimum, poniżej którego na pewno się nie zgodzisz na zaakceptowanie określonych rozwiązań. Dobrze sobie przemyśl te granice, w obrębie których będziesz się poruszać. To jest też ważna rzecz, którą często mówię klientom przed rozmowami w sprawach ugody. Warto zawczasu przemyśleć i przekalkulować sobie granice ustępstw i cel, do którego dążymy. No, w trakcie negocjacji warto, żeby być przygotowanym i nie dać się zaskoczyć i nie zgodzić się na coś, na co normalnie w warunkach przemyślenia pewnych rzeczy na chłodno byśmy się nie zgodzili. Zanim zaczniesz negocjacje, zastanów się też, co może pójść nie tak. Zrób sobie tak zwaną analizę premortem, czyli załóż roboczo, że negocjacje zakończyły się fiaskiem i ustal, co do tego doprowadziło. Mając takie ustalenia, zastanów się, w jaki sposób możesz poszczególnych elementów uniknąć w faktycznych negocjacjach. Zastanów się, w jaki sposób unikniesz impasu, jak odeprzesz zarzuty drugiej strony, jak powstrzymasz rozmówcę przed zerwaniem negocjacji. Im więcej potencjalnych zagrożeń sobie uświadomisz i im lepiej się na nie przygotujesz, tym mniejsze będzie ryzyko konieczności improwizacji i tym większa szansa na osiągnięcie zamierzonego przez Ciebie rezultatu. Trzecia rzecz, którą warto sobie przemyśleć, to silne i słabe strony Twojej propozycji z punktu widzenia Twojego rozmówcy. Przemyśl sobie i zapisz, jakie korzyści uzyska Twój rozmówca, jeśli przystanie na Twoją propozycję. Jakich ryzyk i zagrożeń dzięki temu uniknie. Gdzie są silne, a gdzie słabe strony rozwiązania, na którym Ci zależy? I wreszcie, dlaczego akurat z Tobą druga strona negocjuje i dlaczego akurat z Tobą miałaby współpracować dalej po przeprowadzonych negocjacjach? Przemyśl sobie to dobrze, zapisz, a potem umiejętnie wykorzystaj w rozmowie. O tym, jak przekonywać innych ludzi, znajdziesz na moim kanale osobny film, więc po obejrzeniu tego materiału zobacz też tamten koniecznie. Link do niego znajdziesz też w opisie pod tym nagraniem. Czwarta istotna rzecz to pamiętaj, że często kwestie, które się negocjuje, to nie jest monolit, a raczej układanka składająca się z wielu puzli. Dlatego zobacz, które elementy dla kogo są najważniejsze. Może się okazać, że te aspekty wcale się nie wykluczają i każda ze stron może osiągnąć to, na czym jej naprawdę zależy. Nie myl negocjacji z targowaniem się. Nie zawsze i nie wszystkim chodzi na przykład o to, żeby zapłacić jak najmniej. Często ważniejsza jest jakość dostarczanych rezultatów, termin, komfort współpracy. W grę tutaj mogą wchodzić bardzo różne elementy, a negocjacje nie muszą wcale być grą o sumie zerowej. Ustal, na czym zależy drugiej stronie i zobacz, jak można doprowadzić do rozwiązania, które obie strony będzie zadowalało. W mojej pracy zawodowej bardzo często to widzę. Czasem te czynniki, które mają znaczenie dla jednej strony, to na przykład kwota, jaka ma być zapłacona, czasem termin płatności, możliwość rozłożenia na raty, forma płatności i te elementy mają zupełnie inny priorytet u drugiej strony. Bądź świadom, że te elementy mogą być bardzo różne i w zależności od nich możesz modyfikować swoje stanowisko i swoje propozycje. Dlatego właśnie kluczowym jest, żebyś ustalił, co ma dla drugiej strony nadrzędne znaczenie. Ze względu na wymogi tajemnicy zawodowej nie mogę tutaj podawać zaskakujących rozbieżności w priorytetach obu stron, które zdarzają się w rozmowach negocjacyjnych przy stole.
Dlatego przytoczę Ci znany z literatury bardzo banalny przykład sporu o pomarańcze. Dwie siostry spierały się o pomarańcze i spór robił się coraz bardziej zacięty. Wszystko do momentu, gdy nie okazało się, że jedna z nich tak naprawdę potrzebuje pomarańczy na sok, a druga skórki pomarańczowej, żeby upiec ciasto. To jest bardzo dobra metafora tego, co często dzieje się przy stole negocjacyjnym. Zapamiętaj więc, że ustalenie, jaki jest cel i motywacja drugiej strony jest kluczowe w negocjacjach, zwłaszcza jeśli nie negocjujemy z kimś przypadkowym, a z osobą, z którą mamy już relację i chcemy, żeby współpraca była długofalowa. Aby jednak móc ustalić, na czym drugiej stronie zależy, przemyśl sobie i przygotuj pytania, jakie zadasz w rozmowie i które pomogą Ci zbadać potrzeby drugiej strony. Zapamiętaj sobie pytanie, które przydaje się prawie zawsze, gdy chcesz wynegocjować jakiś wyjątek, czyli pytanie, które brzmi: co musiałoby się wydarzyć, żeby przystał Pan na moją propozycję? Albo: co musiałoby się wydarzyć, żeby zmieniła Pani zdanie? Na moim kanale znajdziesz osobny film o tym, jak dobrze pytać, więc przestuduj go uważnie, a potem przygotuj sobie przed negocjacjami listę pytań, których będziesz mógł użyć w rozmowie z drugą stroną. Przygotuj sobie pytania o oczekiwania drugiej strony, ale też o jej propozycje rozwiązań. Naucz się negocjować wyjątki, zaczynając nawet od drobnych spraw życia codziennego. To jest bardzo dobra praktyka. Bądź przy tym ciekawy i pytaj. Przed negocjacjami w ramach przygotowań zastanów się też, co powiesz, jeśli to druga strona będzie zadawała Ci pytania różnego rodzaju, w tym też pytania niewygodne i takie, na które nie do końca chcesz odpowiadać. Dobrym sposobem jest zapytać wówczas: do czego potrzebujesz tej informacji? Albo: jaki jest powód, dla którego pytasz? Może się zdarzyć, że to druga strona też będzie dobrze przygotowana i sama zada Ci takie pytania o motywy i cel Twoich pytań. Dlatego przygotuj sobie zawsze dobre odpowiedzi i uzasadnienie do każdego pytania, które chcesz zadać. Na przykład na pytanie: jaki macie budżet na ten projekt? Kiedy druga strona zareaguje również pytaniem i zapyta Cię, do czego potrzebujesz tej informacji? Możesz na przykład odpowiedzieć: aby wypracować rozwiązanie, które dostarczy maksymalnej funkcjonalności, jednocześnie mieszcząc się w Waszym budżecie. Szósta ważna rzecz to uważaj, jakich słów i jakich sformułowań będziesz używał w rozmowie z drugą stroną. Zobacz, jak unikać sformułowań, które deprecjonują Twoje stanowisko i jak używać języka eksperckiego. Aby Twoje wypowiedzi były bardziej profesjonalne i bardziej przekonujące, tutaj serdecznie polecam Ci lekturę książki Usługi profesjonalne, gdzie szerzej opisałam zasady, jakim należy się kierować w języku eksperckim. O języku eksperckim posłuchasz też w filmie 5 zasad, jak zdobyć zaufanie klienta. Znajdziesz go na moim kanale, a link podam Ci tutaj na dole w opisie pod filmem. Siódmy element, o którym koniecznie powinieneś pomyśleć przed negocjacjami, to ustalenie, jakie rzeczy w trakcie negocjacji będziesz musiał powiedzieć, a jakie niekoniecznie. W negocjacjach często jest tak, że im więcej powiesz, tym gorzej dla Ciebie. W negocjacjach przecież nie chodzi o to, żeby zagadać drugą stronę, ale o to, żeby uzyskać możliwie najlepszy rezultat dla Ciebie. Lepiej zastosuj znaną z amerykańskich filmów zasadę, że wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko Tobie. Jeśli mówisz zbyt dużo, to druga strona może to wykorzystać, żeby obalić Twoje stanowisko albo przekonać Ciebie do swojego stanowiska. Dla treningu spróbuj sobie wyobrazić, że za każde słowo, które wypowiadasz, musisz zapłacić 100 zł. Zastanów się, ile słów wtedy byś wypowiedział. W negocjacjach często przydatne są różne narzędzia używane we wszelkiego rodzaju konfliktach słownych i dyskusjach. W naszej książce Wojna na słowa znajdziesz 17 takich praktycznych narzędzi. Większość z nich, na przykład odwracanie argumentu, odcinanie przeszłości czy tak zwana alternatywa Alexa, sprawdza się znakomicie również w negocjacjach. Więc w ramach przygotowań do negocjacji koniecznie przeczytaj część poświęconą tym narzędziom i najlepiej solidnie je przećwicz. Pracujemy właśnie nad specjalnym kursem online uczącym ich praktycznego stosowania, ale to jeszcze chwilkę potrwa. Dlatego koniecznie przeczytaj narzędzia z książki. A teraz, zgodnie z obietnicą, przejdziemy do dwóch największych błędów w negocjacjach, często spotykanych nawet u ludzi, którzy teoretycznie powinni zrobić to lepiej. Te błędy to gadulstwo i robienie założeń. Pierwszy błąd to jest właśnie mówienie za dużo. W negocjacjach raczej pytaj i słuchaj drugiej strony, a swoje wypowiedzi co do istoty sprawy ograniczaj do niezbędnego minimum. O tym już wspomnieliśmy, ale najlepiej zawieź sobie taką kartkę z napisem, który Ci będzie przypominał o tym, żeby nie mówić zbyt dużo, bo wtedy może szybciej wejdzie Ci to w krew. Aby uniknąć tego drugiego błędu, nie zgaduj, jakie są potrzeby i motywacje drugiej strony. Nie zgaduj, co Twój rozmówca chce powiedzieć. Nie rób założeń, że dokładnie wiesz, jakie słowa zaraz padną i co chce druga strona. Jeśli wydaje Ci się, że coś jest oczywiste,
to masz rację. Wydaje ci się. W negocjacjach pytaj, a potem buzia na kłódkę i uważnie słuchaj, co mówi druga strona. Jeśli jeszcze nie widziałeś filmu o tym, jak przekonywać innych ludzi, to koniecznie go obejrzyj, znajdziesz go tutaj, a potem daj znać w komentarzu, jaka tematyka filmów na moim kanale jest dla ciebie interesująca. Daj łapkę w górę i jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych filmów. Powodzenia w negocjacjach i do zobaczenia następnym razem.